Piotrek, co ty tu robisz? Mieliśmy się zobaczyć wieczorem. Urwałem się wcześniej z pracy. O, rzeczywiście. Przepraszam, zapomniałam. Miałam fatalny dzień. A, wyobrażam sobie. Ale będzie już tylko lepiej. Mam przygotowanych kilka opcji na wieczór. Myślałem sobie, że tak, najpierw romantyczny spacer. Potem kolacja w takiej fajnej francuskiej knajpce. Wiesz co? No? Przepraszam cię, ale chyba nie mam nastroju na niespodzianki. Pojadę do schroniska. To ci poprawi humor? Przynajmniej zrobię coś dobrego. Okej. No to ubieraj się. Podwieziesz mnie? Podwiozę cię. Pójdę tam z tobą, a potem cię odwiozę. Pójdziesz ze mną do schroniska. A co się dziwisz? Nie, nie dziwię się, tylko no, jestem trochę zaskoczona. Spędzimy razem czas. Tylko to się dla mnie liczy. Cudownie. Cześć, Iza. Cześć, Piotr. Ja tylko po jakichś jedzonko na przegryzkę.